Kwartet gitarowy Felice z Jarosławia zdobył pierwsze miejsce w międzynarodowym konkursie gitarowym GFA w Stanach Zjednoczonych. Młodzi gitarzyści na co dzień są uczniami szkoły muzycznej drugiego stopnia Towarzystwa Muzycznego w Jarosławiu, a do konkursu przygotował ich Robert Polański, nauczyciel gry na gitarze klasycznej. Natalia, Dorota, Olga i Kacper pod kierunkiem nauczyciela Roberta Polańskiego stworzyli niesamowity kwartet. Dziś mają wakacje i obowiązkowy oddech od gitary, ale od stycznia pracowali w pocie czoła, codziennie. W szkole obowiązkowo spotykali się również w weekendy, bo tak właśnie pracuje się na sukces, światowy sukces. Graliśmy w mieście Fullerton, które leży jakoś tak 40 minut od Los Angeles, więc to już naprawdę super, była naprawdę przygoda. Mogliśmy poznać wielu wspaniałych muzyków. Wielu wspaniałych muzyków nas oceniało i niektórzy byli naprawdę pod wrażeniem. Zwycięski Felice Guitar Quartet wygrał w kategorii Small Ensemble Youth Division. Młodzi Jarosławianie za oceanem zagrali utwory Bacha, Bizeta oraz współczesnego mistrza gitary klasycznej Andy'ego Yorka, który jest współorganizatorem konkursu Fullerton. Samo spotkanie z nim było wielką przygodą. Był bardzo zadowolony, że w Polsce gramy takie utwory, że dzieciaki w tym wieku, bo utwory, które pisze Andrew, które są przeznaczone na kwartet, są to zawodowe, utwory dla zawodowych grup muzycznych. Wyjścia na scenę, przesłuchań i koncertu finałowego uczniowie z Jarosławia nie zapomną do końca życia. To w jednej chwili chciało mi się śmiać, płakać, aż nie wiedziałam tak naprawdę, co się ze mną dzieje, bo się bardzo denerwowałam, bo chciałam, żeby wszystko wyszło. Oni wiedzą, że całe przygotowania odbywały się kosztem prywatnego życia, ale sukces wynagrodził im ten trud. Wiele osób gratulowało nam, nie tylko w naszych miejscowościach, ale cały świat polskiej gitary. Podróż za ocean była przygodą życia dla młodych muzyków. Nie tylko udział w koncercie, ale też podróż samolotem, pobyt w Los Angeles, przejście Aleją Gwiazd. Bardzo przeżyli. Przez cały wyjazd towarzyszyły mi ogromne emocje. Przede wszystkim radość i podekscytowanie. W czasie, gdy młodzi grali za oceanem, rodzice czekali na pierwszą wiadomość. U nas była późna noc i byłam przeszczęśliwa. Po prostu łzy mi same podeszły do oczu. Ponieważ to jest ogromna radość, taki wielki sukces. Kwartet z Jarosławia odnosił już wcześniej liczne sukcesy w Polsce. Wyjazd młodych za ocean i udział w konkursie nie byłby możliwy, gdyby nie pomoc dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie Zdzisława Bujanowskiego i Elizy Kujan, ale też poseł Anny Schmidt-Rodziewicz i Polskiej Spółki Gazowniczej oraz dzięki wsparciu rodziców.